Witajcie ciekawscy. Diabolina, czyli Maleficent, to jeden z najpopularniejszych czarnych charakterów w produkcjach Disneya. Ma magiczne moce, mieszka w niedostępnym dla ludzi zamczysku, jej głowę zdobią rogi, a ciało zasłania czarna peleryna. Gdy pojawia się na ekranie, budzi w widzach niepokój. W końcu to ona rzuciła na księżniczkę straszną klątwę i przyczyniła się do jej stuletniego snu. Czy jednak zawsze ta postać była okrutną czarownicą? Kto stworzył jej słynny wizerunek i jak nabywała negatywnych cech? Dlaczego na myśl o niej każdy wspomina Angelinę Jolie? Zostańcie z nami do końca, by poznać kolejną niezwykłą historię, a także już teraz kliknijcie suba, włączcie powiadomienia i nie zapomnijcie o łapce w górę. Niełatwo jest stworzyć pełnokrwisty czarny charakter. Taki, który będzie budził niechęć, niepokój i na zawsze zapisze się w pamięci widzów. To jednak świetnie udało się Disneyowi, a w filmach wytwórni zło przybiera naprawdę różne postaci. W Małej Syrence mogliśmy oglądać Urszulę, pół kobietę, pół ośmiornicę, której niezwykły wygląd oparto na wizerunku drag queen. W bajce Herkules był Hades, bóg podziemi z płonącą czupryną i przerażającymi kłami, który niezwykle łatwo wpadał w gniew. W 101 Dalmatyńczykach pojawiała się Cruella de Mon. Król lwie, okrutny skaza. Idąc tym tropem, koniecznie musimy wspomnieć też o Gastonie z Pięknej i Bestii, ale jeśli chcecie poznać szokującą historię, która zainspirowała tę produkcję, to na ekranie właśnie pojawia się do niej link. Również macocha i przyrodnie siostry Kopciuszka nie wzbudzały w widzach pozytywnych emocji. Zresztą więcej na temat tej klasycznej bajki dowiecie się w kolejnym naszym odcinku, który już teraz Wam polecamy. Nie zapominajmy też o złej królowej z animacji Królewna Śnieżka, od której tak naprawdę zaczęła się historia tworzenia czarnych charakterów przez studio Disneya, jak i w końcu o Diabolinie, czyli dumnej i złej czarownicy znanej z bajki o śpiącej królewnie z 1959 roku. Jej mroczny wizerunek to dzieło animatora Marka Davisa. Kreując tę postać, zrezygnował on ze standardowego wyglądu wiedźmy, czyli staruszki ze spiczastym nosem i kościstymi palcami i zamiast tego nadał jej elegancję oraz złowieszczy wygląd. Na jej głowie pojawiły się rogi, a na ramionach czarny kostium z tak charakterystycznym fioletowym kołnierzem. Na dodatek jej skóra była zielona. Diabolinę stworzono na wzór gigantycznego nietoperza wampira, co wyznał w jednym z wywiadów sam rysownik. Wszystko po to, aby stwarzać poczucie zagrożenia na jej widok i chyba sami przyznacie, że ten plan udał się w 100%. Krok dalej poszli twórcy filmowej wersji Maleficent z 2014 roku. Głównej bohaterce dodano bowiem skrzydła, a na jej twarzy pojawiły się spiczaste kości, a w oczach zielono-żółte soczewki. Skutek był tak piorunujący, że filmowcy mieli problem z obsadzeniem roli 3-letniej księżniczki Aurory, bowiem większość dzieci wybuchała płaczem na widok Angeliny Jolie w pełnej charakteryzacji. Hollywoodzka gwiazda stworzyła tu ikoniczną postać i był to jeden z najlepszych występów w jej karierze, który przyciągnął do kin ogromną widownię. Film Czarownica zarobił ponad 750 milionów dolarów na całym świecie, co oznacza, że jego budżet początkowy zwrócił się czterokrotnie. Była żona Brada Pitta nie tylko świetnie nadawała się do tej roli, ale także dzięki efektownemu przebraniu zapoczątkowała prawdziwą obsesję na punkcie rogatych kostiumów. Zresztą celebrytka nie pierwszy raz była wzorem dla innych. W jednym z naszych innych odcinków możecie poznać dość szokujący przypadek tak zwanej zombie Angeliny, która za to, że chciała upodobnić się do aktorki, trafiła za kratki. Ale więcej szczegółów o tej historii poznacie klikając w link, który właśnie pojawia się na ekranie. Warto jeszcze wspomnieć, że o ile studio Disneya stworzyło kultowy wygląd Maleficent, tak pomysł na samą postać zrodził się dużo wcześniej i to nie w głowach rysowników. W XVII wieku pan nazwiskiem Giambattista Basil napisał zbiór bajek pod tytułem Pentameron. Jedną z nich była ta o pięknie brzmiącej nazwie Słońce, Księżyc i Talia, ale niech was to nie zwiedzie, gdyż przedstawia dość makabryczną historię. Talia była córką bogatego szlachcica. Po narodzinach przypowiedziano jej, że gdy podrośnie, zapadnie w wieczny sen skutek ukłucia zatrutym włóknem lnu. Mimo że rodzice chcieli ją ustrzec przed złym losem, dziewczynka mając kilkanaście lat faktycznie skaleczyła się w palec i padła bezwładnie na ziemię. Zrozpaczony ojciec kazał ułożyć ją w jednej z komnat i na zawsze wyjechał z tej ziemi razem z żoną oraz całą służbą. W samotności leżała tak wiele lat, aż pewnego dnia w okolicznych lasach polował król. Odnalazł opuszczony zamek i pokój szlachcianki, po czym delikatnie mówiąc wykorzystał sytuację. Później opuścił swoje miejsce, wracając do swojego królestwa. Po 9 miesiącach wciąż śpiąca Talia urodziła bliźniaki o imionach Słońce i Księżyc. Jedno z dzieci w poszukiwaniu matczynego mleka przyssało się do jej palca, wyciągając w ten sposób z niego truciznę i przywracając ją do życia. Kiedy król po pewnym czasie przypomniał sobie o przygodzie na łowach, powrócił do Talii. Gdy ujrzał ją żywą i na dodatek z bliźniakami, obiecał młodej kochance, że zabierze ją do swojego zamku. Choć nie było mu do tego spieszno, gdyż tam czekała na niego żona, która szybko domyśliła się, że coś jest nie tak. Aby dowiedzieć się, gdzie wciąż wyjeżdża małżonek, przekupiła jego wiernego sługę, a na wieść o pięknej dziewczynie mieszkającej w lasie uciekła się do podstępu. Wysłała do niej posłańca z wiadomością, aby przyjechała na dwór, oczywiście wszystko w tajemnicy przed królem. Gdy Talia dotarła na miejsce, nie spodziewała się, co ją tam czeka. Królowa nakazała, aby trafiła na stos, a jej dziećmi miał zająć się kucharz i przygotować z nich potrawkę dla niewiernego męża.
Ten jednak w ostatniej chwili uratował swoją kochankę i potomstwo, a na stos trafiła ostatecznie królowa. I to właśnie ona stała się pierwowzorem dla naszej dzisiejszej bohaterki. Na początku była okłamywaną i zdradzoną kobietą, która uciekła się do okrucieństwa, aby się zemścić. Następnie bajka Słońce, Księżyc i Talia zainspirowała kolejnego pisarza, a był nim dokładnie Jasper Roth, który na jej podstawie stworzył pierwszą pisaną wersję Śpiącej Królewny. Nie ma już w niej postaci zranionej królowej, ale jest zła wróżka, która rzuca klątwę na tytułową bohaterkę. Ten pomysł wykorzystali następnie bracia Grimm i za ich sprawą powstała najbardziej znana baśń o śpiącej piękności. Czy pamiętacie, o czym dokładnie opowiadała? Jeśli nie, pokrótce wam to przypomnimy. Gdy na świat przychodzi córka króla, ten uradowany organizuje przyjęcie. Zaprasza na nie 12 mądrych wróżek, które obdarowują dziewczynkę wyjątkowymi darami, takim jak uroda, bogactwo czy cnota. Radosną atmosferę przerywa jednak przybycie 13 kobiety. Nie otrzymała ona zaproszenia, gdyż w złotej zastawie stołowej zabrakło dla niej talerza. Rozgniewana i obrażona postanawia przelać swoją złość na nowonarodzone dziecko. Rzuca na nie klątwę i ogłasza, że gdy królewna będzie mieć 15 lat, ukłuje się za trudnym wrzecionem i zapadnie w 100-letni sen. Załamani król z królową oczywiście nie chcą dopuścić do takiej tragedii i rozkazują spalić wszystkie wrzeciona w kraju. Ale zła magia i tak zadziałała. Dziewczynka dorosła do wskazanego przez 13 wróżkę wieku, a w dniu swoich urodzin bawi się w zamku, dociera na szczyt wieży. Nie przez przypadek spotyka tam staruszkę przędzącą Len, a chcąc spróbować jej zajęcia, rani się w palec. W tym momencie przepowiednia spełnia się, księżniczka zasypia, a razem z nią cały dwór. Zamek obrasta kolczastym żywopłotem, przez który nikt nie może się przedostać. Oczywiście śmiałków zwabionych legendą o śpiącej piękności nie brakowało, jednak wszyscy tracili życie wśród cierni. Dopiero po 100 latach udało się przez nie przedrzeć dzielnemu rycerzowi. Ten zachwycony jej urodą złożył na jej ustach pocałunek. Dzięki temu dziewczyna budzi się razem z całym dworem, a niedługo potem odbywa się huczne wesele i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. W tej wersji nie ma już drastycznych momentów, za to jest magia i pozytywne zakończenie. Nic więc dziwnego, że to właśnie na jej podstawie Disney postanowił stworzyć animowaną wersję Śpiącej Królewny w 1959 roku. To w niej po raz pierwszy zła wróżka otrzymała imię Maleficent, które oznacza nic innego jak czynienie innym krzywdy. Reprezentuje ona same negatywne cechy i budzi grozę, czego wyrazem jest jej mroczny wizerunek, o którym opowiadaliśmy wcześniej. Być może pamiętacie, że w filmowej wersji dziejów z 2014 roku postanowiono jednak odejść od tego mrocznego stereotypu. Diabolina wygląda tam przerażająco, ale ostatecznie okazuje się być osobą, której sercu może zrodzić się miłość. Co więcej, staje się silną kobietą i wzorem wartym naśladowania. Twórcy aktorskiej wersji Czarownicy w sprytny sposób nawiązali do bajki Słońce, Księżyc i Talia, czyli pierwowzoru pisanej wersji Śpiącej Królewny. Tak jak tam królowa została zdradzona przez swojego małżonka, tak w filmie Diabolina zostaje skrzywdzona przez swojego ukochanego Stefana, który pragnie zdobyć królewski tron. Za jego sprawą traci skrzydła, a chcąc się rzuca klątwę na jego nowonarodzoną córkę, czyli księżniczkę Aurorę. Jednak gdy przez lata obserwuje jej dorastanie, zaczyna żałować, że tak źle potraktowała bezbronną dziewczynę i na dodatek pokochuje jej niczym własne dziecko. Dlatego chce zdjąć z niej klątwę, zanim będzie za późno. Niestety to już niemożliwe. Księżniczka zapada w sen, ale przelotnie okazuje się, że to pocałunek Diaboliny, a nie dzielnego księcia, przyczynia się do jej wybudzenia. Na dodatek po tym łączą ze sobą siły, aby przywrócić dobre imię Maleficent. W tej opowieści to nie ona była negatywnym charakterem, a ojciec Aurory. Król wciąż prześladował Diabolinę, mimo że kiedyś była obiektem jego westchnień. Poza tym był żądny władzy i aby zdobyć ją, nie cofnął się przed niczym. Na szczęście to nie on ostatecznie triumfuje, a Maleficent udowadnia, że nie zasługuje na miano okrutnej i złej czarownicy. W ten sposób film na nowo definiuje jej postać. A wy ciekawcy, pamiętacie tę produkcję z 2014 roku? Czy wiedzieliście, że to studio Disneya w bajce uczyniło z bohaterki kwintesencję zła, po to, aby w filmie przywrócić jej dobre imię? Jak podobała wam się Angelina Jolie w roli Maleficent? Napiszcie nam w komentarzach, a jeśli podobał wam się ten odcinek, już teraz wciśnijcie suba i dajcie łapkę w górę. Do usłyszenia wkrótce, cześć!